Cześć, miło Was bardzo serdecznie przywitać w naszym nowym streszczeniu szczegółowym. Dzisiejszym razem spotykamy się wspólnie z Macbethem, czyli kolejnym dziełem Szekspira. Bez dłuższego przedłużania proszę Was jedynie o zostawienie subskrypcji, lajka, bo to bardzo motywuje do tworzenia kolejnych materiałów i do miłego oglądania. I jeszcze nadmienię, że materiał jest zbudowany w formie podcastu, więc aspekt wizualny nie zmieni się do końca materiału, a głównym celem jest nałożenie sławek na uszy, robienie czegoś innego, bardziej pozytywnego i po prostu miłe spędzenie czasu i zaoszczędzenie sobie czytania całej książki. Więc rozpocznijmy naszą lekturę. Akt pierwszy, scena pierwsza. Akcja Macbetha odbywa się w Szkocji w wieku XI, kiedy to pomiędzy Norwegami a Szkotami wybuchła wojna. Trzy wiedźmy na ponurym Rosowisku tuż przed zachodem słońca rozmawiają o wyniku nadchodzącej bitwy pod Forest oraz ich spotkaniem z głównym bohaterem Macbethem. Scena druga odbywa się w obozie Szkotów. Duncan, czyli król, wraz ze swoimi synami oczekuje na wiadomości posłańców z pola bitwy. Z racji, że Magwet jest dziełem stworzonym do wystawienia na deskach teatru, nie ujrzymy w nim srogich opisów scen batalistycznych rodem z Gry o Tron, czy Wiedźmina, więc wszystko co wiemy o bitwie dowiadujemy się od posłańców, wracających z pola walki rzecz jasna. Początkowo król dowiaduje się, że część szkockiej szlachty zbuntowała się i stanęła po stronie Norwegów. Z relacji dowiadujemy się o walecznych czynach Tana Glamis, Macbeta, który to zabił zdrajcę Macdonwalda. Kolejny posłaniec przynosi informację, że kiedy to szala zwycięstwo przychyliła się na stronę wroga, Macbeth brawurowo wziął do niewoli Tana Kawdoru, co sromotnie załamało morale przeciwnika. Po zwycięskiej bitwie, Macbeth otrzymał w nagrodzie od króla przeniesienie tytułu wziętego do niewoli, a następnie zabitego szlachcica, czyli tego Tana to w zasadzie taki powiedzmy szlachcic yy, no rzecz właśnie Magbeta. Scena trzecia. Po bitwie Macbeth wraca wraz ze swoim przyjacielem Banko do królewskiego zamku Duncana. Podczas drogi spotkali oni trzy czarownice które co już wcześniej nadmieniały że się z nim spotkają bo to są magiczne czarownice. Które przekazują głównemu bohaterowi enigmatyczną przepowiednię. Zwracając się do niego tytułem Per przyszły królu. Oraz tanem Kawdoru, a do przyjaciela Macbetha, banka założycielem dynastii oraz ojcem królów. Chłopaki myślą sobie jakieś chore baby, prawda? Szkoda gadać, że wysłałem typa do niewoli i żyje, więc jakim cudem jestem tanem Kawdoru. On jeszcze nic nie wiedział w ogóle, że on nie żyje, ponieważ to król podjął tą, e, właśnie ten akt zabicia właśnie naszego zdradzieckiego tana już po bitwie, gdzie kiedy to Magbeta nie było. Ale no dobra, no, odjeżdżają sobie ziomeczki i nagle pojawiają się e, tak zwani Posłańcy, którzy przyjechali właśnie od króla, przynieśli oni informację, że tanka w nie żyje, a Macbeth otrzymał jego ziemię. Macbeth poczuł się, jakby zajebał no scope'a za WP na nami Rage'u, ale przypomniała mu się również druga część, że stare baby nazwały go królem i myśli sobie Essa. Scena czwarta. Akcja odbywa się w pałacu Forest. Duncan rozmawia z Macbethem. Dowiadujemy się o pokrewieństwie króla i młodego szlachcica. Oraz król oznajmia mu, że jego następcą zostanie jego najstarszy syn Malcolm. W myślach zastanawia się nad spełnieniem reszty wróżby. Jednak przed Duncanem zachowuje kamienną twarz. Dodatkowo zapowiada swoją wizytę w progach Macbeta. No i jeszcze król Duncan zwierza się bankowi, że w pełni ufa Macbethowi. To taki, no, rodzynek na torcie, można powiedzieć, czy truskawka, wisienka, jak to woli. Scena piąta. Akcja przenosi się do zamku Macbetha w Inverness. Po raz pierwszy pojawia się postać Lady Macbeth, która to otrzymała list od męża, w którym opowiada jej o spotkaniu wiedźm, oraz o tym, że król wraz ze swoją świtą zmierza odwiedzić ich zamek. Lady Macbeth po przeczytaniu informacji domyśla się, że mąż ogarnięty jest czystą rządzą władzy. Chce to wykorzystać i nawet wie jak. Ma w planach wspierać, a w zasadzie kierować mężem w zdobywaniu po trupach upragnionego tronu. Macbeth pojawia się w zamku i wyschuje planu zabójstwa władcy. W tym samym czasie sługa przybywa z wiadomością od króla, że tej nocy ma on zamiar zatrzymać się w posiadłości Macbeta. Macbeth jest zaszokowany, że wszystko dzieje się tak szybko, ale nie tylko, bo również zaskakuje go zachowanie jego żony, która okazuje się być bezlitosna i bezkompromisowa. Scena szósta: znów zamek w Macbeth wraz z małżonką przyjmują króla, nie sprawiając najmniejszych pozorów. Scena siódma: Macbeth łapie sumienie. Zastanawia się, czy nie wycofać się ze swojego niecnego planu, jednak pod naporem swojej małżonki oraz jej silnych, argumentów y, mówiących o tym, że przyjazd króla jest darem od losu, ostatecznie utwierdza bohatera o słuszności jego czynów. Małżonkowie ustalili, że zadaniem Macbetha będzie zabicie Duncana na śnie. Pouczcie, rzecz jasna. Natomiast zadaniem Lady Macbeth będzie upicie strażników króla. Po zabójstwie Macbeth dla niepoznaki ma pomazać strażników krwią, zwalając tym samym winę na nich. Akt drugi, scena pierwsza. Noc, zamek Macbeth'a na dziedzińcu główny bohater spotyka swojego przyjaciela Banka wraz z jego synem Flensem. Od którego to dowiaduje się, że król właśnie poszedł spać. Macbeth ma wizję, w której widzi zakrwawiony sztylet. Przeraża się, jednak po chwili zdawał się opanować. Wyrusza w stronę komnat króla. Scena druga, dziedziniec. Lady Macbeth czeka na męża, aż ten przyjdzie z wieścią o udanym zamachu. Macbeth zjawia się jednak, przychodzi on z narzędziem zbrodni. Ona mówi: Ej, co ty kurwa robisz, miałeś go odłożyć. Ale Macbeth miał wymówkę. Był on przerażony, ponieważ usłyszał tajemniczy wołający głos: Nie zaśniesz już więcej. Lady Macbeth wyrywa mężowi sztylet z rąk i kładzie go obok śpiących strażników. Scena trzecia. Rankiem do zamku przybyli Magdów i Lengson. Magdów idzie obudzić króla, wraca przerażony. I informuje, że król nie żyje. Macbeth w szale zabija strażników, nie pozwalając im nawet się wytłumaczyć. Wszyscy opakują króla oraz plotkują o antykrólewskim spisku. Synowie Duncana ze strachu przed Katem uciekają ze Szkocji. Malcolm wyjechał do Anglii, natomiast Donna Blaine, czyli młodszy syn Duncana, do Irlandii. Scena czwarta jest to rozmowa pomiędzy Macduffem i Rossem. Rozmawiają oni o spisku, na którego czele mieli stać synowie monarchi. Z rozmowy dowiadujemy się, że nowym władcą Szkocji zostaje Macbeth. Kolejną część przepowiedni czarownic została spełniona. Akt trzeci, scena pierwsza. Banko ogarnął, że przepowiednia wiedź się spełnia. W przypadku Macbeth'a, a więc również czas na niego, chciał zająć się przepowiednią dla swojej rodziny. Miał on syna Flensa, który ma zostać kiedyś królem. Jednak u banka zrodziło się poczucie, że Macbeth zdobył władzę siłą i podstępem. Przy takich założeniach Macbeth nie ma wyboru. Zleca zabójstwo swojego przyjaciela. Scena druga. W pałacu Macbetha rozmowa pomiędzy Lady Macbeth a właśnie przytoczonym Macbethem. Który zwierza się ze swoich trwóg? Macbeth mówi, że wolność banka i jego syna Flensa musi zostać ograniczona, ponieważ oboje zagrażają nowemu królowi. Lady Macbeth uważa, że to słaby pomysł, jednak Macbeth prosi, by żona się nie wtrącała. Do kuchni, babo ja se dam radę. Scena trzecia. W umówionym miejscu przed zamkiem zabójcy napadają na banka z synem. Flens ucieka, jednak jego ojciec zostaje zabity. Scena czwarta. Trwa uczta. Do władcy przychodzi jeden ze zbójców. Informuje go o tym, że zadanie zostało wykonane w połowie. Obawy Macbetha coraz bardziej się utwierdzają. Władca popada w obłęd. Strach przed spełnieniem się przepowiedni swojego przyjaciela oraz przed utratą władzy. W czasie uczczy dręczą go koszmary oraz wątpliwości. Kiedy to wspomina banka przy toaście, ukazuje się jego duch. Macbeth widzi go na swoim miejscu. Całego zakrwawionego. Kilkukrotnie zwraca się do niego głośno, krzycząc przy wszystkich, żeby odszedł. Jednak żaden z gości nie widział zjawy. Ludzie myślą, że alefaza XD, a Lady Magbed przerywa majaczenie męża, tłumacząc zachowanie króla chorobą z dzieciństwa. Następnie żona każe wyprosić wszystkich gości. Scena piąta: jest to monolog Hekete, która była zwierzchniczką wszystkich wiedź, taką ich Bosem, level 100, level prawda? A te inne to były kruki, takie level 1. Oraz każe im dalej kierować lasami głównego bohatera. Scena szósta. Rozmowa Lenoxa z innymi szlachcicami szkockimi. Dywagują oni o rządach Magbeta. Z rozmowy dowiadujemy się, że w Anglii, w której to chował się jeden z synów zmarłego monarchy, udał się Magdów, by zwerbować angielskiego króla do spisku, którego celem ma być uwolnienie Szkocji z krwawego berła Macbetha. Akt czwarty, scena pierwsza. Macbeth przybył pod Forest, by spotkać się w jaskini czarownic z trzema wiedźmami, żeby poznać swoją przyszłość. Odpowiedź na pytanie uspokoiła głównego bohatera. Na początku pojawiła się głowa w hełmie ostrzegająca go przed Magdufem. Następnie skrojone dziecko, czyli osoba zrodzona z niewiasty, a trzecia przepowiednia to dziecko w koronie z drzewkiem w dłoni. Macbeth zrozumiał, że utrzyma swoją koronę tak długo, aż las birmański nie podejdzie pod jego zamek. Macbeth zapytał się również... O synów Banka. Czarownice prezentują mu ośmiu królów. Posłaniec, a dokładnie Lekson, w tym samym momencie przybywa do króla z informacją o ucieczce Macdufa do Anglii. Macbeth nie zamierza czekać, postanawia zburzyć zamek Macdufa. Scena druga. Five, czyli zamek Magdufa, Lady Magduf oraz jego syn zostają zabici przez zbójców nasłonych przez króla. Scena trzecia. Akcja przenosi się do Anglii, gdzie Magduf rozmawia z Malcolmem. Tematem rozmowy jest terror wprowadzony przez nowego władcę, który to ze strachu przed wyimaginowanymi spiskami zabija każdego i zamienia pozycjami niczym Stalin. Następnie przybywa Rose z wieściami o śmierci żony i dzieci Magdufa. Angielski król zgodził się wysłać do Szkocji swojego generała wraz z dziesięcioma tysiącami żołnierzy Akt piąty, scena pierwsza Siedziba Macbeta w Dunisnein Macbeth stwierdza, że Lady Macbeth popada w szaleństwo i coś tam się na, na, na Ubiesie i kręci. Stara się zmyć z rąk nieistniejące plamy krwi, chodzi po pokoju bez celu, krzyczy, szepcze, w skrócie dostaje pierdolca. Z powodu popełnionych zbrodni, rzecz jasna. Scena druga. Po otrzymaniu informacji o przekroczeniu granic Szkocji przez wojska króla Anglii następują przygotowania do walki. Szkoccy panowie oraz rycerze mają spotkać się pod lasem zbir, w Birnam, z generałem. Wszyscy nazywają Macbetha tyranem. Scena trzecia. Macbeth zastanawia się nad przepowiednią, która mówi, że nie zginie z ręki człowieka, który wyszedł z łona kobiety więc w zasadzie essa. Nikt mnie nie zaciupa. Jednak można wywnioskować, że król sra w gacie. Krzyczy na służących. Lady Macbeth zgadza się z lekarzami, że jest nienormalna i przeżera ją szaleństwo. Scena czwarta. W lesie w Birnam Malcolm nakazuje każdemu żołnierzowi, by ten uciął po gałązce i maszerował na zamek. Nie miało to jednak związku z przepowiednią wiedźmy. Malcolmowi chodziło o to, by zmylić obrońców w zamku, co do ilości żołnierzy atakujących, rzecz jasna. Scena piąta. W oblężonym zamku Macbeth dowiaduje się od swojego sługi o śmierci jego żony, która zabiła się w swoim obłędzie. Nagle przychodzi kolejny sługa, który maluje królowi, że do zamku zbliża się las Birnam. Macbeth miał na twarzy takie XD, górwa XD. Wpada w szał. bohater uważa, że jego los już jest przesądzony, jednak nie postanawia się zabić, lecz zginąć honorowo. Jak rycerz, z mieczem w ręku. Scena szósta. Wojsko zrzuca z siebie leśne zarośla. Rozpoczyna się starcie. Scena siódma. Młody Siward zaatakował Macbeta, jednak król go zabija. Poddani szalonego króla szybko przychodzą na stronę atakujących. Magbudów, Magdów atakuje Magbeta. Król jest pewny, że wygra, lecz w tym momencie Magdów informuje króla, że nie narodził się on w sposób naturalny. Magbetowi opada kopara. Do tego stopnia, że po chwili Magdów opuszcza komnatę z głową szalonego władcy. Wszyscy odwiwatują i okrzykują Malcolma nowym królem. Nowym władcom, który zapowiedział lepsze czasy. No i w zasadzie tyle. Koniec. Mam nadzieję, że się podobało. Dostawicie lajka, suba, jakiś miły komentarz. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu. Godzina 19.40. Dobranoc.